Siemanko! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z Vinted. I przychodzę do mnie już paczuszka, który w ogóle jest 5 przedmiotów. I one chyba są tam tak upchane, bo ta paczuszka jest malutka, kurde. No i co? Otwieramy i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że tych 5 przedmiotów będzie, że się nie porywało coś. Dobra, odcinamy, kurczę. O kurczę, prawie... Ty, prawie coś ucięłam! Ja pierdzie... Ale to było ryzyk fizyk, patrzcie. Bo tu już od razu są rzeczy. Dobra, otwieramy tą paczuchę. Teraz wybuchną rzeczy. Dobra, co my tu pierwsze mamy? Pierwsze mamy... taką... ale to ładnie pachnie w ogóle. Taką koszuleczkę. No. Spoko, taka w prążyczki. I ona będzie, ciekawe czy będzie jakaś metusia. Tutaj nie widzę żadnej metusi. W ogóle nie wiem, gdzie ona była wcześniej, bo jest tak to ładnie zrobione, że nie widzę, że tak powiem, gdzie to miało wcześniej metkę. W ogóle wygląda jakby w ogóle metki nie miało, więc hit. No ale mega ładnie pachnie. W ogóle to jest chyba poparfumowane. Naprawdę, no ale śliczna bluzeczka. Następnie mamy coś totalnie w moim stylu. Czyli, o kurde, ale sztos. Nie, no to jest piękne. To jest w ogóle takie, jakby strasznie widzę, prawie prześwitujące. Takie delikatne, że to będzie normalnie takie chłodniutkie dosyć. Kurde, fajne, fajne. Podoba mi się, podoba mi się. Zaraz będziemy to przymierzać. Tyryn, 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 tyryn. Kolejna paczuszka, kolejna rzecz. Wow. Nie wiem, czy mówiłam, zamówiłam 5 rzeczy. Mamy takie body, jak widzicie, jestem fanką body ostatnio, co jest Vinted. Takie różowiutkie, no też ciekawe, do jakichś czarnych spodni, może być ładnie, może być ładnie. I tu już mamy teczkę. I to było z H&M-u, taka bluzeczka. A to, co to jeszcze było wcześniej, to było z Miss Pap. To kurde, jeszcze z takiego sklepu nie kupowałam. Dobra, lecimy dalej. A to nawet nie pamiętam, co to było. Tak, wiem. To jest ta spódnisia. O kurde, jak ona jest ten. I ona mi się mega podobała, bo ona ma tu takie jakby tą kocówkę jeszcze taką przezroczystą i ona jest w ogóle taka, no, sztosiwatka. Sztosiwatka, tylko boję się, jak to będzie, bo to jest M-ka ogólnie, więc gdzie to mi będzie, czy to będzie na talii, czy to będzie tak niżej. W każdym bądź razie zobaczymy. Musiałam ją wziąć, po prostu, no tak mi się spodobała. No śliczniutka jest. I ostatnia rzecz. To są takie spodenki. I to wszystko się tu upchało, faktycznie. One mi się też mega podobają, bo że są śliczne po prostu. Są po prostu śliczne. Są białe i mają te kieszenie, które ja tak uwielbiam po prostu. Widzicie? Kieszonki. No dobra, to co? Zaczynamy przebierańsko. Myślę, że... zaczniemy od tych spodenek. Tiri, ustawiłam z widokiem na okno, żeby było ładnie. I dobra, założyłam te spodenki. Są one git. A wyglądają w ten sposób. No ogólnie. Jest spoko. Jest spoczko, że tak powiem. Wszystko tutaj się prezentuje dobrze. Nie wiem, czy chyba nie prześwitują spodnie. Majki, znaczy mam czarne i nie prześwitują chyba. Nigdzie, nie wydaje, więc są nieprześwitujące. Oprócz tego są idealne tutaj. Ja nie pamiętam, jaki to jest rozmiar. Chyba 36 to chyba właśnie ten, co ma być. Więc jest git. No i te kieszonki, no. Ocenka, myślę, że porządna. Jest fajnie, jest fajnie. Jest fajnie. No, myślę, że... 9 to spoko, spoko sprawa, tutaj wszystko, tylko są trochę, ja jestem jak wysoka i one są, wiecie, takie króciutkie dosyć, ale jak wydatku kostki lubię prezentować, więc jest git, jest git. Dobra, do tych spodenek co przymierzamy? Teraz może tą spódnicę przymierzymy, co? Bo ja tą spódnicę też mega podjarana, czy ona będzie, kurde, dobra na mnie? Dobra, kochani. Jest nice. Jest dobra i jest strasznie długa, bo mi się wydawało, że to będzie takie, wiecie, krótsze po prostu. No i prezentuje się to w ten sposób. Nie wiem, czy widać tą krateczkę.
z tych świateł, że tak powiem. No ale jest ładna i mi też się tak podoba. I w ogóle jest MK i jakby tutaj wszystko ta gumeczka ładnie ściska, więc jest git. Jest naprawdę spoczko. No ja ci pozwolę, tylko nie jest to takie, wiecie, ani miłka, ani nic, tylko taka elegancka sukienka, bo jest długości, kurczę, mi to sięga aż za kolana, więc to jest taka mega, mega elegancka, ale spoko, bo ostatnio właśnie byłam w sklepie i szukałam takiej spódniczy i miałam jedną na oku, ale po prostu w końcu jej nie kupiłam, bo taka jakaś sytuacja naszła i po prostu musiałam szybko spieprzyć z tego sklepu, ale mam teraz już jakby ze sobą tą sukienkę. Pink, pink, pink. Dobra. Lecimy teraz może do jakiejś buzeczki. Zapomniałam o ocenie, kurczę, tego i tutaj oceniam, kurczę, ja jestem ogólnie pod wrażeniem, więc myślę, że tu nie ma co mówić. Ładna kroczeczka, 10 na 10, tak mi się podoba, jakby fajna ta sukienka, jakby naprawdę na plusik. No, powiem wam tak ogólnie, ta bluzka, nawet nie wiem, która to do końca jest strona, bo, że tak powiem, nie ma ona metki, totalnie nie widać jakby tego uszycia, więc no jakby nie wiem totalnie, w którą tę stronę ma iść i czy to ma być tak, tylko że to nie może być raczej tak, bo mi spada, więc to chyba jest koszulka taka typowo właśnie w ten sposób. No nie wiem, czy ja ją dobrze założyłam, jak to z tyłu wygląda. Jakby nie wiem, no właśnie to jeszcze bez ramionczek, jakby to było. Jak to była taka koszula. I ona nawet latam, kurczę. No tak powiem. Powiem w głowie, coś widzicie tutaj? Chyba widzicie, nie? No, powiem wam szczerze, że... O, tutaj widzicie, ona ma taką krateczkę jakby. No i co? No jest taka... Taka spoko chyba. Jakby to jakieś... Wiecie co, ona mi się bardziej podobała, jakby była chyba taka krótsza. O, no, o. No i teraz nawet spódnicy pasuje, jakby była taka króciutka, no ale prezentuje ona się w ten sposób. I no, myślę, że git, ale mam takie mieszane uczucia, że do tej chwili bym dodała taką krótkę. Jakby było tak, to było na pewno więcej, ale no, ona jest niestety taka dłuższa trochę. To bym chciała być zdecydowanie krótsze spodnie, żeby już było widać, bo tak to się zlewa. Albo na pewno nie mogło być czarne, tylko bardziej białe. No, myślę, że szósteczka to jest git. A w ogóle to te ciuszki. Aha, jeszcze ceny mam będę mówić, ale ceny myślę, że będą się po prostu wyświetlać. I tyle. No. Ładnie. To jest wam powiem, chyba mój faworyt, bo ta koszulka jest jakaś taka, ona w ogóle była sportowa dosłownie, bo jest taka, ten materiał ma taki chłodny, taki delikatny, taki śliski i po prostu jest tak fajna, że to jest hit. Jakby mega mi się podoba. Jest spoko, to jest tego dziwnego sklepu, którego nie kojarzę w ogóle. No i powiem wam, że tu chyba znowu jest 10 na 10, bo po prostu widzicie jak to wygląda? Po prostu tu wszystko idealnie, ta gumeczka, oczywiście brzuszek widać, co ja ułusiłam po prostu. No i jest hit. I to takie luźne rękawki. I w ogóle rękawki są długie, bo ja też mam często też ten problem, że delikatnie, ja i tak nie jestem jakoś super wysoka, a i tak często mam tak, że po prostu mój rozmiar jest taki delikatnie ramionka i po prostu są na styk po prostu te ramiona. No a tu jest fajnie długo, fajna taka luźniutka jest tutaj i wszystko gra, że tutaj 10 na 10 myślę, że też jest i naprawdę ta bluzka to jest strzał w dziesiątkę. Myślę, że ostatni odcinek z Vinted, a ten to jest po prostu niemal ziemia, bo dzisiaj te zakupki mi się tak podobają, że to jest po prostu superowe. No ta koszula to jest po prostu, można w niej normalnie naliczyć. O i właśnie jest taka właśnie fajna, bo robi się takie, że można latać. Nie wiem jak to powiedzieć, taka jest jakby wiecie, luźniutka, nie? Jest sztosik. 10 na 10 myślę, że tak. I w ogóle ma taki fajny jakby, wiecie, wizerunek taki wyglądowy, nie? To taka jakby... No nie wiem, jaki beton. Ale nie, no fajne, kurde. Sztosik. Dobra, to opieramy tą
no takich bardziej eleganckich rzeczy, czyli to body różowe. No i jestem w tym body. Wydaje mi się, że dosyć wyzywająco, bo tu mi nawet kurde stanik widać, więc... No, mógłby być problem. Tutaj nie wiem za bardzo, jakie to różowe, bo stanika nie mam, białym będzie nie wyglądać. No a bez stanika to też tak średnio, bo to na jeża wyszło. Wyżej się tego nie da zrobić. Ale w sumie biały albo kremowy stanik mógłby być git, no ale jednak go widać, ale ogólnie tutaj poza tym, że delikatnie widać ten stanik. No i mówię, jest też taka dosyć prześwitująca, bo tutaj widzę troszeczkę delikatnie ten czarny. Ale tak, to jest ślicznie. Z tyłu jest po prostu jakby całe zakryte. No spróbuję tak. I tak prezentuje się ostatnia rzecz. I tutaj przez ten stanik oceniam znowu na dziewiątkę. No i powiem wam szczerze, że te zakupy, w ogóle te zakupy udało mi się zrobić u jednej dziewczyny, co oznacza, że tylko raz zapłaciłam za przesyłkę. Czyli zrobiłam kito w zakupy, po prostu 5 rzeczy, które mi się wszystkie podobają. No po tej koszulki, która jest taka... Ona jest taka średnia, ale myślę, że jakieś fajne spodni, nie czarne, nie do czarnej sukienki, myślę, że to było hitowe. To też no nie do się pasuje. Ale tak poza tym, no to ktoś po prostu mega mi się podobał za zakupki. No ta sukienka to jest w ogóle spódniczka, nie sukienka. To jest w ogóle hit. Ja w tych czarnych skarpetkach też pięknie się prezentuje. No jest po prostu cudownie. No. Jeszcze zamówiłam 3 rzeczy. I one mi przychodzą, więc zaraz zobaczymy. I to było już u innej dziewczyny. I jeszcze mi nie doszły, ale jak dojdą, no to jeszcze wam dogram. Ale tak, to jest po prostu... Dobra, to co? Widzimy się za chwilę. Ja trochę dłużej. No i minęła chwilka, dla mnie cały dzień. Przyszła mi paczuszka. Vinted. No co, odpakowujemy. I zobaczymy, czy tak jak ta poprzednia paczuszka mi się uda. Wszystko będzie gipowerere. Nie do końca pamiętam, co ja tutaj kupiłam. Wiem, że taką fajną bluzkę jakby z takim memem jakby. To pamiętam. I chyba w ogóle same bluzki zamówiłam. A nie. Tylko... Okej. Jeszcze są takie zawinięte takie paczuszki. Są taką jakby... bluzkę z taką chyba dłuższą troszeczkę. No taką o bluzeczkę, ja takie lubię, o troszeczkę dłuższa. Ja mam bardzo podobną ogólnie. Taka o. No tak jakby ładnie pachnie też. Idziemy dalej z kolejną paczuchą. To czarno, to ja nie pamiętam. A, dobra, pamiętam, dobra, aha, tak, pamiętam, to taka, taka dziwna trochę koszuleczka była, tylko ją przewrócę na drugą stronę i on też jest taka fajniusia dosyć, o, proszę bardzo, nie, była na dobrej stronie, dobra, ja pierdzielę, nie no, jestem piernik po prostu, możecie mnie nazwać piernik. Bo jestem pierniczkiem, dobra. I tutaj mam tę koszulkę. I prezentuje się ona w ten sposób. I widzę jedną rzecz. Pierwszy raz mam taką sytuację, że ma tak jakby dziurkę. I to będzie trzeba zaszyć, co chyba nie było tego widać na zdjęciu. To się trochę nie podoba, no ale trudno, to się zaszyje. Jakby to akurat łatwiutko jest, bo nie będzie widać i będzie spoko. No i dobra, i mamy taką koszulę. I lecimy dalej. Mamy... tą właśnie koszulkę z tym memem, z kotkiem. Znaczy, nie wiem, czy to był mem, czy coś, ale taka... O, jaki pierdziele, jaki słodziak. No dobra. Tak to się prezentuje. No i co? Robimy mierzonko. No i na pierwsze oko poszła taka koszula z kicią. Coś, to jest śmieszne. Ja to bym ją bardziej tak dawała do spodenek, bo ja tak lubię i wtedy był wtedy troszeczkę lepiej dla mnie, bo tak ogólnie
No to jest śmieszkowa. No, myślę, że spoko. Jakby kotek mi się podoba. Jest tak słodziusią. No do tych słodzi to wygląda trochę śmiesznie. A ogólnie to jest plusik. I myślę, że no... Jakby ona była trochę może większa, no ale to nie jest jakby większy rozmiar. Tylko to byłaby tutaj S-ka, więc no... Emeczka, myślę, że... Emeczka, jaka emeczka, kurczę... Ósemeczka. Myślę, że tą muzyczkę. Albo do tego kota dam 9, bo słodki jest. No, jak zwykle są trochę za krótkie ramionka, to jest standardowo u mnie. A tak poza tym, no to jest wszystko w porządku. Tylko, że no tak jakby bym powiedziała, no ta dziurka, której nie było wcześniej widać, ale tak poza tym, no to jest git. I tutaj robią pewnie robotę plecy, bo są jednak kurcze mega takie, no kurcze wyzywające. I w ogóle chyba widzę, że zakryło mi to stanik, tak? Czy nie? Nie, troszeczkę go widać, ale się teraz nawet rzuca w oczy chyba. Jakoś tak tego super nie widać, więc myślę, że można by było tak wyjść, więc ogólnie no po co tą dziurą bym dała 10 do 10, pomimo tego, że ramionka są takie, no ja tak mam, ja tylko naciągam i no troszeczkę są takie rzeczy. Czwarta robi się tak i tyle, więc no 9 myślę, że w porządeczku będzie. No i no to taki stand, ta koszula to taki w sumie standardik. Ładna, wszystko w porządeczku. Jakby ja tak się w tych koszulach nigdy nie zapinam, więc nawet nie patrzę, jak to wygląda zapięte, bo no ja zdecydowanie wolę nic tak, bo to jest spoko. Nawet się prezentuję jakoś do tej bluzki, więc w porządku. Taka kratka trochę nie... No niby nie pasuje, ale w sumie nawet jakby coś na takiej sytuacji z tymi spodniami można by było wejść. Za to, co ja mogę powiedzieć, no normalnie 7 na 10, no bo spoko, fajna koszula, jakby zgit. No taki standardzik, ja nawet mam bardzo podobną. No i co? Myślę, że spoko, tylko ta koszula mnie trochę zdenerwowała. No się zdenerwowała, zasmuciła, no bo jednak ten auto szybko tutaj dwa szycia i będzie git. No ale tak poza tym, to jest najsik. No i co? Ja myślę już, że się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się najbardziej podobał. Możecie powiedzieć, która rzecz wam się najbardziej podobała jakby na mnie. No i co? To chyba tyle. Mi się to wszystkie podobały, jakby ten Vinted to jednak jest spoko sprawa, jak się wydaje. Bo jak ludzie naprawdę sprzedają spoko rzeczy, których tak naprawdę no co by jakby... Ja na przykład moje ciuchy też są w dość dobrym stanie, no bo jest kilka ciuchów, których na przykład założyłam tak naprawdę przez przeciągu tych z 10 razy, bo po prostu jakby wiecie, no jest tyle tych ciuchów, że to czasami jest takie sytuacje zdarzają. No i jakbym tak na przykład nawet po tych 10 latach sprzedała, no to wiecie, no to by było prawie jak nowe, a naprawdę sprzedają te ludzie po prostu po tych niższych cenach, więc... No ja jestem znowu na tak, jeżeli chodzi o Vinted, jakby dalej wam polecam zakupy na tym. No tylko trzeba, wiecie, najlepiej kupować, wiecie, szukać takich osób, które mają dużo po prostu do zaoferowania dla nas, żeby od razu można kilka dłużej czy sobie kupić, jakby za jedną przesyłkę, jak ja tak często robię, że jak mi się podoba jakaś rzecz, to sprawdzam, czy ta osoba ma jeszcze jakieś fajne rzeczy i wtedy sobie kupuję po prostu jakby takie całe komplety i wtedy raz sobie, wiecie, jak mam kilka fajnych rzeczy, a za jedną przesyłkę, więc naprawdę fajnie wychodzi. No i co? No i tyle, ja was żegnam w tym moim krytykowanym outficie. I co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze raz piszcie, która rzecz wam się u mnie najbardziej podobała. A ja się z wami już żegnam. Hej, pa!